Cieszę się, że dziś w kabarecie wystąpi człowiek, którego od lat kochamy, uwielbiamy, cenimy, szanujemy. Tadeusz Rosz! Nazywam się Guluzula i proszę mnie nie mylić z moim kuzynem Zulugula, bo się bardzo różnimy. On nosi kolcyk w lewym uchu, a ja tylko mam ucha. Przyjechałem tu do was, bo Polska to jest piękny kraj. Tu wszystko jest piękne. Tu wszystko jest dobre. Wszystko się zmienia na dobre. Nawet się zmiana zmienia na dobre. I wszystko, i nawet się drzewa wycina, bo po co one są? One tylko wiatr robią i rząd ma z tym potem problem. Ale to Polska to jest piękny kraj. I tu ludzie się dzielą ze wszystkim, ze wszystkimi. One się nawet dzielą ze sobą. Bo jedne są za, a drugie są przeciw za. Tylko te przeciw za, to mówią, że te za to są głupie. A te za, to mówią o tych przeciw za, że są nienormalne. Bo wychodzą na spacer wieczorami ze świecką. Jakby latarni nie było. Ale ja tu nie o polityce chcę mówić. Mój kuzyn, nasza ciotka, ona się nazywa Manufaktura Piernika. I ona mówi, będziesz tam se w Polsce, to znajdź kuzyna Zulugule i daj mu ten obraz. Niech powiesi sobie nad łóżkiem. No jakbyście go zobaczyli, to dajcie mi znać. Ja idę go szukać. No, taka podróbka z Zulugule była, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. I dobranoc. To ja Cię, Tadeuszu, szukam po cała Polska, a Ty się u Filipa. No proszę. Dzień dobry. Polska to jest bardzo ciekawa kraj. Tak mnie zrobiło. Jo, to... Nasza ciotka, Manufaktura Piernika, kazała ciebie dać ten obraz, żebyś go sobie na łóżku powiesił. Dziękuję bardzo, przyjmuję to z wielką radością. Piękny. Tadeusz Rosz. Tadeusz Rosz, bardzo dziękujemy, kochany artysto.